Witam Was bardzo serdecznie. Pierwsza połowa października to dobry czas na zakładanie zagonów z truskawkami. Dobry czas na sadzenie truskawek. Ja dziś będę zakładał nowy zagon z truskawkami i o tym sadzeniu, jak przygotować glebę, jak sadzić, czym się kierowałem przy wyborze odmiany truskawek i co później z truskawkami będzie zimą i wiosną w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Truskawki będą rosły na zagonie 3-4 lata, w związku z tym ważne jest dobre przygotowanie gleby. Wprowadzenie do niej dużo życia, które będzie mogło rozwijać się przez te najbliższe lata i żeby mogło rozmawiać z tymi roślinami, z korzeniami z tych roślin, dostarczając im składników pokarmowych. Dlatego gleba, co o czym często mówimy, jest tym pierwszym elementem, o który powinniśmy zadbać przy każdej uprawie, ale przy uprawie kilkuletniej, przy uprawie wieloletniej, 3-4-letniej truskawek w sposób szczególny. Tutaj w ubiegłym roku jesienią był dany przekompostowany obornik. Spora ilość, 3-4 taczki przekompostowanego obornika i w tym roku rosły tutaj ogórki w uprawie pionowej, a przez środek rósł czosnek ozimy. Czosnek ozimy został zebrany, potem zostały zebrane ogórki i zagon czeka na to, żeby zająć się nim, żeby zająć się przed sadzeniem truskawek. Jak mówiłem, obornik przekompostowany, więc teraz dodam tylko kompostu, dodam taczkę bądź dwie taczki kompostu, kompostu z ubiegłego roku, z pryzmy zakładanej w ubiegłym roku, mojego własnego kompostu, bo własny kompost będzie najlepszym takim żywicielem mikroorganizmów, dostarczycielem tych mikroorganizmów do zagonu i dla roślin. Zagon ściółkuje grubą warstwą kompostu, własnego kompostu z ubiegłorocznej pryzmy zakładanej jesienią ubiegłego roku. Nie przesiewam tego kompostu, on jest dobrze przerobiony. Większe patyki, które nie uległy rozłożeniu, po prostu w trakcie kładzenia, w trakcie grabienia usuwam. Kompost będzie tą materią, która doda życia do zagonu naszym truskawkom. Po rozgrabieniu powstaje nowa, gruba, taka warstwa pierzynki powstałej z kompostu i trzeba by ją udeptać. Często mówimy, żeby nie udeptywać zagonów, żeby nie chodzić po rabatach i po zagonach, bo korzenie potrzebują powietrza, ale w tym jednym przypadku udeptanie jest wskazane. Gdybym teraz wyściółkował zagony i sadził rośliny dopiero wiosną, to mogłyby zostać tutaj nieudeptywane. Ta ziemia, ten kompost osiadłby w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, ale że zaraz po ściółkowaniu kompostem dzisiaj chcę sadzić sadzonki pomidorów, truskawek, to muszę udeptać ten kompost. Z tego względu, że gdy osiądzie, a ja posadzę wcześniej sadzonki truskawek, to zostaną odsłonięte szyjki korzeniowe, zostaną odsłonięte część korzeni, rośliny będą gorzej zimowały, gorzej owocowały, gorzej rosły, mogą wypaść. Więc przed sadzeniem konieczne jest lekkie udeptywanie, stópka przy stópce, udeptanie tego zagonu. Gleba przygotowana, więc czas zacząć sadzić sadzonki truskawek. Ale w jakich odstępach, jakiej rozstawie sadzić takie sadzonki truskawek? Często spotkacie taką informację, że pomiędzy rzędami powinno być około 60 cm, a pomiędzy sadzonkami w rzędzie od 20 do 50 cm. Ważne jest to, żeby sadzić jak najrzadziej. Im gęściej posadzicie takie sadzonki truskawek, tym bardziej będą one podatne na różnego rodzaju choroby. Im większy odstęp, tak jak z pomidorami, tak samo z truskawkami, im większy odstęp, tym większe przewietrzanie, więc ten wiatr i powiew powietrza będzie mógł okrążać i przechodzić w pobliżu liści truskawek, osuszając, powodując, że one nie będą chorowały. Myślałem o tym, żeby posadzić te truskawki w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 20 cm, tak jak zazwyczaj sadzę, o 60 cm pomiędzy rzędami,
a pomiędzy truskawkami zachować odstęp 40 cm. Wówczas sadziłbym przez środek czosnek ozimy bądź wiosną, na przykład cebulę, czy to z nasion, czy to z dymki, bo truskawki, czosnek i cebula bardzo się lubią. Truskawki z czosnkiem, czy truskawki z cebulą. Ale przy zastosowaniu tej metody na takim moim zagonie, który ma 1,20 m szerokości, zmieściłoby się 16 sadzonek truskawek. Ja kupiłem 20 sadzonek. 20 sadzonek przyszło pocztą, w związku z tym trochę mi jest szkoda, żeby wyrzucić 4 sadzonki albo sadzić gdzieś indziej, gdzie nie ma miejsca. W związku z tym trochę zmienię odstępy i trochę zmienię sposób nasadzenia i posadzę je w dwóch rzędach. Ta szerokość 60 cm pomiędzy rzędami jest po to, żeby chodzić pomiędzy rzędami i zbierać truskawki. Ja mam zagon 1,20 m szeroki, w związku z tym z każdej strony dobrze sięgnę do z każdego krzaczka truskawek, żeby je pielęgnować. W związku z tym posadzę w trzech rzędach, pomiędzy rzędami będzie odstęp 40 cm i ten 40 cm będzie pomiędzy sadzonkami w rzędzie, z tym, że te sadzonki w środkowym rzędzie będę sadził w przerwie pomiędzy sadzonkami truskawek z pierwszego i z tego ostatniego rzędu. Będzie taki kwadrat z przekątnymi. Będę sadził, te sadzonki będą wyznaczały mi kwadrat, a środkowa będzie sadzona w przekątnej tego kwadratu. W związku z tym teraz wyznaczam po prostu miejsce, w których będę sadził te sadzonki truskawek. No i żeby zmieścić 20 truskawek, wyszedł mi odstęp 45 cm pomiędzy sadzonkami w rzędzie i trzy rzędy oddalone się od siebie o 40 cm i te truskawki obok siebie, jak widzicie, są posadzone na przekątnej tych sadzonek i wychodzi tutaj około 50 cm odstępu pomiędzy tymi roślinami obok siebie rosnącymi w rzędach. To będzie dobry odstęp po to, żeby dobrze uprawiać te truskawki i żeby były wolne od chorób. A czym kierowałem się przy wyborze odmiany truskawek? Kupiłem truskawkę Elkat. Jest to truskawka średnio wczesna. Mamy truskawki bardzo wczesne, te średnio wczesne, potem są późniejsze. W zależności od tego, kiedy owocują, kiedy kwitną i kiedy owocują, tak dzielimy te truskawki na te bardzo wczesne, średnio wczesne i późniejsze. Dlaczego nie zdecydowałem się na truskawki te bardzo wczesne? No, na Pomorzu dosyć późno mogą być przymrozki. Tutaj za obwodnicą Trójmiasta często jest zimno wiosną, a truskawki bardzo wczesne kwitną bardzo wcześnie. Kwitną jeszcze w okresie, kiedy mogą przejść przymrozki. W związku z tym wówczas zmrożony kwiat truskawki nie wyda owocu. Będzie takie czarne oczko. Zamiast tego środka żółtego, który przemienia się w truskawkę, będzie czarne oczko i truskawka nie będzie wykształcała się. Wówczas musiałbym te bardzo wczesne truskawki okrywać agrowłókniną wiosenną na noce przed przymrozkami, chroniąc je przed przymrozkami. Nie mam ochoty chodzić każdego wieczoru, okrywać te zagony z truskawkami, a w ciągu dnia, aby były odkryte, no bo muszą być odkryte, bo muszą dotrzeć do nich owady zapylające. W związku z tym zdecydowałem się na późniejsze nieco truskawki, na późniejsze nieco odmiany. Tam, jeśli mieszkacie w cieplejszym rejonie Polski, oczywiście możecie zdecydować się na te bardzo wczesne. I jeśli macie ochotę chodzić każdego wieczora i ranka odkrywać, zakrywać, to także możecie zdecydować się na te truskawki. Drugą rzeczą, którą kierowałem się, to jest odporność na choroby. Są truskawki, które są bardziej podatne i mniej podatne na choroby grzybowe. Wybrałem odmianę Elkat, bo ma smaczne owoce, ale nie kierowałem się tylko tym względem, żeby miały smaczne owoce, ale żeby były też odporne na choroby grzybowe. Przejrzyjcie opisy odmian truskawek, one są dobrze opisane i zobaczcie, która
odmiana będzie Wam odpowiadała ze względu na wielkość owocu, kolor owocu, smak być może tych owoców, porę dojrzewania, ale także, żeby były odporne na choroby grzybowe, albo przynajmniej tolerancyjne na te choroby grzybowe. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziecie wybierali odmianę, która jest wrażliwa na choroby grzybowe, no to nieuniknienie będziecie musieli stosować środki ochrony roślin. Czy to naturalne, czy to chemiczne, ale trzeba będzie po prostu dbać o te rośliny, opryskiwać, bo będą bardziej zagrożone chorobami grzybowymi. Ja wybrałem tę Elkad ze względu na to, że to jest odmiana średnio wczesna i dlatego, że jest to odmiana odporna na choroby grzybowe, zalecana do upraw ekologicznych, zalecana także, jak jest w opisie, dla początkujących ogrodników, a więc dla każdego. Sezonki przyszły pocztą i mają bardzo ładny system korzeniowy. Są bardzo ładne te sadzonki zielne. Teraz będę je sadził do gruntu. Ważne jest to, żeby nie posadzić ich zbyt płytko, żeby nie wystawała szyjka korzeniowa i korzenie nie wystawały ponad glebę zbyt mocno, ale też nie za bardzo głęboko, żeby nie przykryć tych pączków, które tutaj są, żeby roślina mogła łatwiej się rozwijać. Więc trzeba sadzić na odpowiednią głębokość. Tutaj można łatwo zobaczyć, jak głęboko były posadzone, czyli na tym styku korzenia z liśćmi powinny być posadzone. Jeśli idzie o długość korzeni, one są, jak widzicie, bardzo ładne i długie. Można skrócić taki system korzeniowy nieco, ale pamiętajcie, żeby nie za bardzo skracać tych korzeni, nie za krótko, bo w tych korzeniach jest energia, która jest zgromadzona przez roślinę w okresie wegetacji. No i teraz sadząc je do gruntu, po prostu będziemy te korzenie zasypywali glebą i z tych korzeni będzie szła energia w przyszłym roku do liści. Co także jest istotne przy sadzeniu, żeby te korzenie nie były jakoś położone na boku, żeby one nie były podwinięte, żeby nie sadzić ich na bok, dlatego że roślina wzrastając, gdy będzie się ukorzeniała, będzie wypychała tą główną roślinę. Te korzenie będą się wzmacniały, rosły i będzie ta roślina wypychana w górę i będzie wyrzucona. To może być przyczyną wielu wymarznięć, szczególnie zimą takiej rośliny. A więc sadząc trzeba zrobić odpowiednio głęboki dołek, żeby te korzenie były po prostu pionowo ukształtowane, a nie pod kątem. Co dalej z posadzonymi truskawkami przez kilka najbliższych tygodni, miesięcy? Teraz będą potrzebowały sporo wilgoci w glebie, bo one muszą się dobrze ukorzenić, muszą dobrze przygotować się do zimy, a więc przede wszystkim podlewanie. Podlewanie truskawek, dobrze, że sadzimy w październiku, kiedy nie ma tych upałów, kiedy nie ma takiego gorąca, jest dużo wilgoci w glebie, będzie truskawkom łatwiej, ale warto także wspomagać podlewanie i ja po prostu też rozłożę od razu po posadzeniu nawadnianie kropelkowe, które tutaj było w przypadku przygotowane do podlewania kropelkowego ogórków i to podlewanie kropelkowe, które pokazuję w innym odcinku filmu, jak łatwo można zrobić, będzie rozłożone. Więc podlewanie w ciągu kilku najbliższych tygodni zimą. Zimą sprawdźcie, jaką odmianę kupiliście, na jaką odmianę zdecydowaliście się, bo są odmiany, które są mrozoodporne i nie w pełni mrozoodporne. Jeśli jest śnieżna zima, to truskawki dają sobie świetnie radę pod tą pierzynką z śniegu. Ale jeżeli będzie zima mroźna, a bezśnieżna, no to te bardziej wrażliwe na mróz sadzonki, te odmiany, mogą przemarznąć. Wówczas warto by było je okryć agrowłókniną. To nie musi być zimowa agrowłóknina. To wystarczy, że jest wiosenna agrowłóknina, bo ta wilgoć zgromadzona na tej wiosennej agrowłókninie, kiedy przyjdą mrozy, tworzy dodatkową warstwę ochronną. Ale może być też zimowa agrowłóknina. Więc przezimowanie będzie ważne dla tych sadzonek. Ważne to, co powiedziałem, sprawdźcie
czy wasza odmiana jest w pełni mrozoodporna, czy może jest trochę wrażliwa na mróz. Wiosną zasilę ten zagon obornikiem granulowany, rozsypię obornik granulowany. Teraz obornik granulowany nie jest potrzebny. Nie dodajemy teraz obornika granulowanego, bo on się szybko rozpuszcza, szybko rozkłada i jest takim nawozem szybko działającym. Nie jest potrzebny w tej chwili rośliny. Wówczas posypię wiosną obornikiem granulowanym. Można używać też oczywiście do podlewania gnojówek. Kiedy rośliny kwitną, to pamiętajcie, że chodzi o te gnojówki zawierające potas, żeby dobrze kwitły i dobrze wytwarzały owoce. A kiedy truskawki zakwitną, dopiero wówczas, kiedy zakwitną, kiedy będą podniesione liście, kiedy będą podniesione jeszcze kwiatostany, cały zagon wyściółkuje słomą. Wyściółkuje słomą, chroniąc rośliny przed chorobami grzybowymi, które mogą wyjść z gleby i chroniąc także owoce truskawy, które nie będą leżały na ziemi, a będą leżały na słomie, więc będą dużo czystsze i będzie można je zbierać wprost z krzaka i zjadać. Ta słoma będzie chroniła, jak mówiłem, rośliny przed chorobami grzybowymi, tymi, które mogą urodzić się w wilgotnej glebie, bo truskawki potrzebują takiej wilgotnej gleby, więc będą chronić przed chorobami grzybowymi. Będzie taka słoma, ściółka ze słomy chroniła przed odparowywaniem wody z gleby. W związku z tym będziemy oszczędzali na podlewaniu. No i będą czystsze owoce. Szkółka Niewczas, w której kupuję sadzonki, zamiast 20 przysłała mi 22 sadzonki. Kłopot ogrodnika, gdzie zmieścić dwie dodatkowe sadzonki, bo przecież ich szkoda wyrzucić. Udało się, zmieściłem, dopchnąłem kolanem, zmieściły się na zagonie. Życzę wam dobrego października, dobrego sadzenia truskawek, dobrego dbania o truskawki. Te truskawki są owocujące raz w roku, ale za to mam nadzieję będą miały dobry, zdrowy, obfity plon. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.